Kamila Głowa, konferencja prasowa Fej MMA, ze mną Wiewiór, cześć. Siemka, nie do końca prasowa, ale siema. No słuchaj, konferencja to konferencja. No tak, konferencja, no. Komu kibicujesz? Myślę, że, znaczy kibicuję Malczyńskiemu, Krystianowi, a najbardziej kibicuję Filipkowi. A która walka jest dla Ciebie najciekawsza? Właśnie Filipka Ferrariego czy Malczyńskiego? Filipka Ferrariego, zdecydowanie, zwłaszcza, że mam 10% udziału w zakładzie. Wiem, widziałam, słyszałam ten telefon na cage'u. Słuchaj, powiedz mi, co Ty sądzisz o tych słowach wypowiedzianych przez BDOS-a do strony Filipka, że na przykład nie ma co jeść? No nie wiem, słabe zachowanie. Pamiętam kilka lat temu, jak była ta drama Filipka i BDOS-a, to szczerze powiedziawszy, bardzo się jarałem disami wypuszczonymi przez Filipka i bardzo trzymałem jego stronę wtedy. No teraz są, myślę, że taki odgrzewany kotlet, ale myślę, że to bardziej z winy BDOS-a niż Filipka. Kiedy my Ciebie zobaczymy w oktagonie? W listopadzie. A z kim walczysz? Z Polakiem. Trenujesz? Tak, trenuję, oczywiście, że trenuję. Dziwne byłoby, gdybym nie trenował, nie? Co jest Twoim zdaniem najtrudniejsze w przygotowaniach, według Ciebie, dla Ciebie? Myślę, że najbardziej nie lubię robienia kondycji. Najgorzej. No, straszne te treningi są, jak trzeba się doprowadzać do takich stanów, że no ledwo wyczerpania się... właśnie. Tak. A samo MMA jest przyjemne, tak? A kondycji nie lubię. A w czym czujesz się najpewniej? W parterze zdecydowanie, no. A dlaczego? No bo po prostu najlepiej to czuję. Jak byś porównał federację High League do Fej MMA? Czy jest szansa tutaj na przebicie, bo tutaj wiele osób spektakuluje? Nie wiem, myślę, że Fej MMA ma na pewno większe doświadczenie, więcej gal zrobiło i w ogóle, ale High League też się bardzo dobrze pokazało, więc konkurencja na pewno jest mocna. A kibicowałeś komuś szczególnie? Oglądałeś walki? Oglądałem, ale nikomu nie kibicowałem. A jak oceniasz walkę, na przykład Lexi kontra Natsu? Bardzo ładna walka, zaskoczyłem się, że taką ładną walkę dziewczyny pokazały, bo jednak poziom tych walk dziewczyn zawsze był słaby, tak? Zwłaszcza takich, które nie trenują długo, a tutaj Natsu ładnie ją sprowadzała, przytrzymała pozycję, więc zaskoczyłem się. Ale spodziewałeś się na przykład, że Natalia wygra? Tak, spodziewałem się, choć obstawiałem równe szanse, ale myślałem, że raczej właśnie Natalia wygra ze względu na to, że jest bardziej charakterna. Jednak. No. Czyli zaskoczyłeś się, że Lexi wygrała? A Lexi przegrała. Przegrała. Sorry, głodna jestem. Nie zaskoczyłem. Właśnie domyślałem się, że wygra. Znaczy, że przegra Lexi. Przemotamy oboje. No. Słuchaj, dobra, to jeszcze Cię zapytam, jak z dietą? Co z dietą? Jak z dietą, czy na przykład tutaj, jak rozmawiałam z Piotrkiem Szeligą, powiedział mi, że on w ogóle nie ogranicza się co do produktów, które spożywa. Jak to jest u Ciebie? Czy Ty musisz trzymać dietę, czy nie? Znaczy, ja teraz wagowo na tyle stoję, że nie muszę jakoś redukować, ale po prostu unikam dużej ilości produktów przetworzonych. Staram się jeść dużą ilość podrobów i tego typu. Staram się mniej więcej zdrowo odżywiać, unikać pszenicy i po prostu... Staram się unikać składników antyodżywczych i dostarczać dużo witamin i minerałów w swojej diecie. A jak Ty oceniasz umiejętności Polaka? Myślę, że są duże, spore. Myślę, że jest niedoceniany, ale do mnie mu jeszcze daleko. Czyli jest dla Ciebie wyzwaniem, czy nie? Skoro mówisz, że do Ciebie daleko, ale jednak no, przyjąłeś walkę. Znaczy, to on przyjął walkę, można powiedzieć. Ja do tej walki... Znaczy, on na początku nie chciał przyjąć tej walki, tak? Na początku jakby się trochę srał, nie mówił, że może później i tak dalej, ale się zgodził. A było i tak wcześniej ustalone, że ja mam się bić z wygranym walki Polak-Malczyński na 10, tak? Czyli jesteś zadowolony, że akurat on? Tak, bo to musiał być on, bo on ma pas. No ale na przykład masz jakiegoś wymarzonego przeciwnika? Nie. Czyli czekasz, kogo ci dadzą, to bierzesz. Znaczy, moim celem od jakiegoś czasu jest pas i do tego właśnie dążyłem i dostałem tą walkę o pas, tak? A chciałbyś na przykład walkę z Kasiuszem? Mógłbym zawalczyć z Kasiuszem. Wiadomo, że w MMA on ze mną nie zawalczy, bo wie, że nie ma szans, ale jakbym mógł na przykład z nim zawalczyć w KEDE w małych rękawicach, myślę, że to byłaby dla mnie bardzo ciężka walka, ale myślę, że byłbym w stanie ją wygrać. No i co, ale nie dążę jakoś do tej walki, że o, dawajcie mi walkę z Kasiuszem i tak dalej, tylko mówię, że mógłbym w ten sposób. Czyli nie masz jakiegoś parcia? Znaczy, może nie tyle, że ja bym chciał tej walki, nie, ale po prostu nie naciskam, nie? Jakby mam spinę z Kasiuszem,
i myślę, że to byłaby też ciekawa walka w medialnie, tak? Chociaż każdy w tym, znaczy nie każdy, ale mnóstwo osób ma spinę z Kasiuszem, więc on ma dużą kolejkę. No właśnie, właśnie, do niego ustawia się kolejka. Powiedz mi, o co wy spinaliście i dlaczego to trwa nadal? O, to kurde długa historia. To się zaczęło na projekcie YouTube, na którym byliśmy razem. On mnie tam zaczepiał od początku. Ja starałem się go cały czas uspokoić, nie chciałem mu zrobić krzywdy, wiedziałem, że ma walkę niedługo, nie chciałem z nim wchodzić w zaczepki. W końcu nie wytrzymałem i zrobiłem z nim sparring. Przegrał ten sparring, tak, potem gadał, że nie przegrał. Ja nie chciałem tego wyciągać. Nie wiem, coś tam jeszcze było. On w każdym razie jakoś to się rozwinęło, tak? Bo po prostu Kasiusz jest takim człowiekiem, że mu wystarczy powiedzieć coś, że coś robi źle, coś jest nie tak i tak dalej, że się z nim wygra, że on nie wygra, to on od razu już widzi z kimś wroga, bo on... Myślisz, że to ego? Tak, zdecydowanie. Myślę, że on ma chorą osobowość narcystyczną. A jeżeli miałoby dojść do starcia Ferrari kontra Kasiusz, kto by wygrał, twoim zdaniem? W MMA Ferrari. A w boksie? No to wiadomo, że Kasiusz. Myślisz, że do tego starcia dojdzie? Może dojść w MMA, no może. Dziękuję bardzo. Dzięki.